Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 14 grudnia, a to oznacza, że zostało 10 dni do Wigilii. Ja dzisiaj byłam po sanki w Galerii Przymorze w Eklerku. Udało mi się dostać saneczki, już Wam pokazuję na zdjęciu. Dla maluszka, drewniane i bez przesadnej, zawyżonej ceny i od ręki. Bez przesadnej to oznacza, że nie są od 200 iluś do 500 zł, tak jak znalazłam w internecie. Tak, w internecie są takie drogie sanki i jeszcze trzeba na nie czekać 30 dni. A tutaj były saneczki od ręki, drewniane, bez udziwień i dlatego kupiłam Orionkowi od dziadków w prezencie na święta. U nas jest dosyć dużo górek tutaj na Przymorzu, z których mogą zjeżdżać takie maluszki, oczywiście pod kontrolą rodziców. Dlatego się bardzo cieszę, że udało nam się dostać sanki. Byłam również w Decathlonie i sanki zostały wymiecione, były tylko same etykiety. Byłam również w Pepco kupić Orionkowi takie skarpetki antypoślizgowe, bo teraz więcej śmiga, tak się troszkę wygłupia, nie patrzy jak chodzi, dużo się przewraca. A takie skarpetki są bardzo dobre w tym okresie, jak on się uczy prawidłowo chodzić. Z ciekawości zapytałam pani, czy może dostały bombeczki z motywem myszki Miki i podobno były wczoraj i wszystkie się wyprzedały w bardzo szybkim tempie, tylko panie wyjęły na półkę i od razu ludzie kupili. Jest mi przykro, bo bardzo na nie polowałam. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam przepis na bardzo pyszne pierniki, które robię od lat. Tutaj powstawiam Wam zdjęcia, jak je dekoruję, jak one pięknie wyglądają i jak cudownie smakują. Pokażę Wam ten proces robienia, bo będę dużo robić pierników w tym roku, jak co roku zresztą. Taki fajny prezent, który można zrobić samemu. A teraz w sumie bardzo dużo mamy takiej chińszczyzny, którą kupujemy. Łatwiej jest nam coś w tych czasach kupić niż zrobić samemu, ze względu na to też, że nie mamy na to czasu. A teraz powiem Wam, co to za makijaż. Zrobiłam sobie również dzisiaj takie Foxy Eye. Niestety nie mam eyelinera w domu, mam w pracy, musiałabym przynieść ewentualnie z pracy. Chciałam zrobić właśnie sobie taką kreskę, no ze względu na tą moją chorobę oczu, ja nie będę już się 500 razy, wiecie, tutaj tłumaczyć, nie są te kreski takie idealne, starałam się bardzo, ale jest bardzo ciężko malować się widzą z tylko jednym okiem. Serio, ja i tak się maluję na otwartych oczach, bo nie mogę zamknąć oczu, oka, którym widzę. Wiecie, o co chodzi. To maluje się na otwartych oczach. Dobrze. Za dużo nowości nie będzie. To zaczniemy sobie, żeby się nie pomylić, od podkładu. Podkład Radiant Lift, jeden drugi kolor, 40-47 pomieszane. W przewadze ten jaśniejszy i od razu się dzisiaj lepiej czuję. Bo naprawdę wolę mieć jaśniejszy podkład niż za ciemny. Na strefie T mam puder z Vibo ryżowy. Na tym puder z Vibo mam położony i w przewadze na policzkach ten Miracle Veil z Max Factora. On się bardzo błyszczy z takim rozświetlającym tutaj pudrem. Z Glam Shopu mam korektor pod oczami klasyk, puder pod oczy klasyk, tusz do rzęs klasyk. Dzisiaj coś się pomyliłam i wykorzystałam do ocieplenia twarzy czekoladkę z Lovely. Tą w kolorze Toffee. Wydłużony nosek mam za pomocą też czekoladki z Lovely, tylko tej Milky Chocolate, tej chłodniejszej. Policzków nie wyszczuplałam i tak fajnie wyglądają. Są zrobione dzisiaj różem, dosyć mocno nałożonym, widzicie? A tu nie ma w ogóle bronzera żadnego na policzkach, tylko jest róż tak fajnie wpracowany. To jest ten róż Le Brage, który wykańczam, numerek 120. Rozświetlacz to jest ten Turbo Highlighter z Glam Shopu Miss Don Celity. Lepiej mi się go znacznie nakłada palcami, można go tak fajnie wbudować. Pięknie wygląda, bardzo ładnie rozświetla. Nowość, którą mam na ustach, nowość to rzecz, której jeszcze u mnie nie widzieliście we vlogach, to jest Golden Rose, tylko że 16. Ona też jest traktowana u większości osób jako nudziak, z tym, że ja mam takie usta, które idą w stronę taką neutralno-chłodną, na pewno nie ciepłą. I on u mnie jest właśnie bardzo ciemny, bo same moje usta to one są takie właśnie fioletowawe najczęściej, bardzo rzadko są różowe. Ten kolor pomadki płynnej wydaje mi się, że
wybiela zęby. Ja nie mam zębów wybielonych, nigdy nie wybielałam, tylko ściągnęłam aparat, dlatego wydaje mi się, że wybielają zęby. Dobrze, przejdźmy sobie do oczu. Dobrze. I tak, mam rozświetlacz Miss Don Celity, mam folię z Make Up Revolution Tom w słoiczku w kolorze Rose Gold. Oczywiście cienie wykorzystałam z paletki neutralnej z Glam Shopu, czyli czarny Limbo, a pod nim jest najpierw brązowy. Na linii wodnej mam Tattoo Liner czarny Onyx z Maybelline i właśnie te kreski mam zrobione cieniem czarnym Limbo właśnie z paletki, dlatego są takie właśnie grubsze, ale tak trochę zależało mi na takim efekcie takiego ostrego oka. W załamaniu mam trochę tego zimnego bronzera z Lovely i od tej strony mam przepiękny cień z paletki Kajmak, taki właśnie rudawy, przepiękny, taki rudawo, brzoskwiniowy można by było powiedzieć. No i brwi tak na szybciocha mam zrobione również tym cieniem Room, ciemny, brązowy, matowy z paletki neutralnej i Limbo czarny. I widzicie? Bardzo ładnie mam też powiększone usta. Udało mi się tak ładnie je wyrysować i powiększyć, mimo że ja mam dosyć dużą asymetrię tych ust. Mam bardzo dużą dolną wargę, a górną mam taką, gdzie te granice mocno się zacierają, ale wyszło mi ładnie. Mi się podoba, uciekam do pracy, taka pięknie zrobiona dla mojej klientki. Wróciłam z pracy, jest już późno. I wyrabiam ciacho na pierniki. Ciacho będzie musiało poleżeć w lodówce najlepiej całą noc. A ja zachwycam się moim makijażem. Oczywiście przepis wam podam. Miło by mi było, gdybyście wykorzystali te moje przepisy. A ten mój misio mały, misio pysio, wymaga wykąpania już w końcu. Kosmetyki dotarły, a pancia musi znaleźć czas. Molly się wczoraj nie najlepiej czuła, wymiotowała nam, później jej przeszło, dlatego jej nie wykąpałam jeszcze. Ale chyba trochę ją uczeszę. Zobaczymy, czy ten Matix na rozczesywanie kołtunów, czy on działa. Molly ma taki ciemny pyszczek, bo ona je mokrą karmę, żeby trochę przytyć, no i zbiera to wszystkie brudy, no i sama w sobie ta karma jest dosyć ciemna, no i tak to wygląda z nią. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby pies był psem i żeby ona była szczęśliwa. Ona ma już 9 lat, mam ją od początku, nie jest żadną maskotką, jest psem, który ma charakter typowo koci. Bardzo kocham mojego męża, od kiedy mąż mieszka z nami, to myślę, że on został jej panem. Ona się go słucha, ona za nim bardziej tęskni, podobno za nim bardziej tęskni niż za mną, więc towarzysz taki nasz na maksa, malutki, lubi spokój po prostu. Ja się bardziej zajmuję Orionem, pilnuję, żeby jej nie dokuczał, a mąż ją zabiera do siebie do pracy, żeby właśnie on za nią nie ganiał. No powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego preparatu Matex. Bez problemu pozbyłam się u Molly tutaj kołtunów,
ucho też w bardzo szybkim tempie rozczesał. Naprawdę super sprawa, z tym, że trochę, nie wiem, mgiełki poleciało mi na podłogę i mam bardzo śliską podłogę, że można wybić sobie zęby, ale tak, to jestem pod wrażeniem. Najpierw pieska trzeba uczesać, żeby móc ją wykąpać, ponownie uczesać, wystylizować. Ona nie będzie zadowolona, za to my będziemy, na pewno będzie wyglądać jak śnieżynka i na pewno zgubi nam się w śniegu, który dzisiaj tutaj w Gdańsku spadł.